Siemano. Jak widzicie, okienka już wstawione. Nie wszystkie. Z jednym największym jest przygoda. Ale to wam opowiem na filmie o oknach, czy się wszystko dobrze skończyło. A dzisiaj taki film filozoficzny. Nie wiem, czy to przez wiek, czy przez zmianę postrzegania świata. Generalnie w pewnym momencie przychodzi człowiekowi taka potrzeba zmiany czegoś w życiu. W swoim zawodzie pracuję od 97 roku tak naprawdę, więc już trochę lat. Pracuję jako grafik komputerowy. No i w pewnym momencie ostatnio doszedłem do wniosku, że się wypaliłem już w tym, co robię. Przestało mi to sprawiać przyjemność. Nie mam fajnych pomysłów. A w tej branży, jak człowiek jest wypalony, no to generalnie lipa. Trochę myślałem nad tym wszystkim, rozmawialiśmy z żoną. No i postanowiłem zmienić swoją branżę. Zająć się czymś innym. Nie wiem, czy będzie to dobra ścieżka. Na pewno nie będzie łatwiejsza, może być cięższa. Bo od pracy przy komputerze w ciepłym miejscu przeniosę się teraz do pracy, pewnie nieraz w ciężkich warunkach. Nieraz będzie to ciężka praca fizyczna, aczkolwiek ja takiej nigdy się nie bałem, zawsze lubiłem fizycznie pracować. Bardziej przy młocie niż przy hankach w siłowni. A czym się będę zajmował? Zobaczcie moją pierwszą lekcję. Kurs. Dobra, słucham pana teraz. Teraz tak. Skrzynię mamy półautomatyczną. Gaz, hamulec, jak w automacie. Nie ma sprzęgła, a biegi zmieniamy w ten sposób. Jasne. Przerzucamy, ona sama sobie bieg zmieni. W górę. W dół zawsze trzeba przyhamować trochę, tak? No, żeby nie szarpało tą skrzynią. To znaczy ja te biegi zmieniam, tak? Czy ona tak, sobie... Tak. Jasne. Jedynka, dwójka. Cztery biegi do przodu, cztery do tyłu. Jasne. Teraz jest na luzie. Napęd. Załączamy do przodu, ona delikatnie szarpnie, jak automat, tak? Jak trzymam na hamulcu, to nie szarpnie. Puszczam hamulec na pomalutku, sobie będzie jechała. I do tyłu. Cztery biegi do przodu, cztery do tyłu. Okej. Okay. Trzymamy napęd do tyłu, też możemy zmieniać całkowicie biegi, tak? Nie jest tak, że tylko wsteczny i... Tak.
do jazdy ruszamy z dwójeczki, jedynka jest bardziej do nabierania piasku, do równania do jakichś cięższych. Z prawej strony na konsoli jest kluczyk. Do trójki można odpalić koparkę. Czy ja na hamulec mam nacisnąć teraz? Nie, koniecznie jest łyżka oparta o ziemię, także nie... Czyli włączam na trójeczkę, tak? Tak, mocno to przekręcia, tak jest. Teraz tak, pierwszą dźwignią mamy z prawej strony. Mamy od tym przedni. Ciągnąc do tyłu podnosimy. Analogicznie do przodu opuszczamy. Prawo, lewo, wychodzi łyżka. Wysypywanie w prawo, wysypywanie z łyżki. W lewo, żeby zamknąć łyżkę, jak nabieramy piasku, tak? Jasne. Do nabierania nas ustawiamy łyżkę w poziomie, z tym, że tak, nie widzimy dołu, dołu łyżki, gdzie jest, jak wygląda. Tutaj patrzymy na tutaj. Jasne. A to właśnie, to jest poziomy, to do łyżki jest wtedy w poziomie, tak? Czyli taki do nabierania, tak? To jest... Tak, to jest wtedy, żeby równo nabierać, nie kopać dołków, nie zostawiać z ziemi, tak? To żeby równo, to, równo zebrać, tak? Jasne. Do jazdy zawsze kierujemy łyżkę w górę. W tą stronę będzie nie celować w inne samochody, tylko zawsze będzie celować do góry. Jasne. Drugą dźwignią mamy łyżkę zieloną, tak zwaną szczękę. Zobaczmy, jak ona wygląda. Tak jest mało piasku jakoś, jak jakaś karpa, belka, żeby złapać, wcisnąć jak zębami. Jezu, panu to tak wszystko fajnie wychodzi. Kurczę. No, spokojnie. Dobrze, możemy się popróbować, tak żeby zapamiętać ruchy. Później pojedziemy, robimy te dwa kółka. Jedziemy tutaj, żeby się do kopania tylną. Okej, to jest takie kopanie ten, bez kopywania się. I to jest taka pozycja do jazdy, tak? Tak, tak. O, coś takiego. Do dołu. Okej. Jak się wychylimy, widzimy, ile nas nadzieją. Tyle, żeby nie wadziła, ani zasłaniała nam. Tak. A to jest do tej łyżki, to jest do szczęki. Do szczęki. Też mogę się pobawić? Tak, cały. Do przodu otwieramy. Okej, okay, w ten sposób. To jest. A nie. A dobra, 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 dobra. Nie uderzę niczym, jak nie, ten. Nie. A, to już jest max. Dobra, teraz bym wrócił tą łyżką. Podaję pan to podnisko. Można? Może tak, podsumować sobie. Ale myślę, że jest w porządku. No dobra. Możemy śmiało z dwójeczki ruszać. Czyli po prostu gaz wciskam? Jak przytrzymamy na hamulcu. A, ten bieg trzeba wrzucić. Dobra. Delikatnie zapięła. Jak puścimy hamulec, to na sobie pomalutku będzie już. Dobra. Tak jak automat, tak? Już dobra. To pomalutku będzie jechało. Na prawo można jechać. Biegi po prostu. Tryk. Nie ma sensu odbija, tak? Czy zmienia w dół, trzeba zresztą przyhamować, żeby nie szarpać tą skrzynią. Jasne. Konkretnie? Tak? Dziś jedziemy konkretnie? Nie, jedną drugą stronę, tak. Maksymalnie. Tak. Jest panią. Tak, bardzo trzyma do jazdy, bo po właśnie nierównościach. Jest to dwa lata wpływająca łyżka, jest klawisz z prawej strony na konsoli. Ona wtedy sama siebie amortyzuje, bo to główne. Aha, czyli będzie się podnosić tak, i ten. Delikatnie na dołkach amortyzuje, czyli już amortyzuje. Jest to dużo, dużo udogodnienie, zwłaszcza jak się jeździ po ulicach, bo jeśli tego nie ma, a z pełną, że tak powiem, prędkością by się wjechało jakąś pojęcią dziurę, czy po garbie przejechało, to jest to tyle niebezpieczne, że ona się zacznie odbijać jak piłeczka po prostu. A w skrajnych przypadkach i przednie koła zaczą się odrywać od asfaltu, tak? A mi się podoba. Zmienić, tak? Tak, tak. 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 Tak, tak.
Tak. Delikatnie chodzi i już mamy dużo wygodniej jazdy. Tak. Wcześniej skakało po tych wyprzepach, a teraz bardziej się amortyzuje to. Tak, żeby nie dymi tam, no tam. Chciałem płaszczyć, że się strasznie kurzy. No. Dobra, to będziemy gdzie? A tędy tam gdzieś wyjadę, czy? Nie, czy nie, to trochę, dobra. A że się strasznie kurzy, żeby... Tak, żeby ludziom nie robić te... Dobra, widzę. O, nie obracam. Dobra. Teraz tak, jak wypadliśmy przód na łyżce, samo tutaj mamy dwie podpory. Jasne. Tu mam taką ściągawkę obrazkową, lewa dźwignia, prawa dźwignia, te podpory, które pierwszą musimy wysunąć, tak? Jasne. Tutaj kamy do przodu. Obydwie jedy, mogę, tak, na raz? Tak, żeby je wypchnąć. Poczekam, podniesie trochę do góry. Okej. Ale chodzą niezależnie, jak jest nierówny teren, można sobie wypowiedzieć. Jasne, albo prawą, albo lewą. Teraz tak. Lewą dźwignią, prawo, lewo. Obracamy całym wstępem. Do przodu mamy drugie ramię. No tak, jakby chciał tą łyżkę odepchnąć dalej. Jasne. Do siebie, żeby przyciągnąć. Tak. W prawym ręku, prawo, lewo mamy łyżkę. Wysypywanie z łyżki w prawo. Nabieranie w lewo i w lewo. Do przodu mamy to pierwsze ramię. Jak pan chciał je pchnąć do dołu. Jak chcemy sięgnąć dalej, to obie dźwignie po prostu do przodu. Tak jak pan tą łyżkę chciał wypchnąć, tak? Jasne. Można to robić po kolei, tak? Jedną, drugą, jedną, drugą. Można to robić też na jednocześnie. Opieramy zębami na ziemi. I teraz obie dźwignie do siebie. Im mocniej weźmiemy lewą ręką, to łyżka pójdzie głębiej. Prawą ręką ona pójdzie do góry. Trzeba, tak powiem, tylko wyczuć taki moment, żeby mniej więcej, rozliczać się mniej więcej w poziomie starać się kopać. Tak? Na koniec nabieramy, zamykając łyżkę. Odrzucamy z tutaj akurat z lewej strony, tak żeby było wygodniej podjechać, żeby to zepchnąć. Trzeba popróbować, bo to trzeba... Czyli to odrzucamy z lewej strony, tak? Tak. Lewą dźwignią w lewo. Całe ramienie w lewo. A tak, żeby wyciągnąć ją dalej, czy to już jest na maksa, tak żeby dalej... Tutaj mam dodatkowy teleskop, na nim trzeba coś delikatnie. A, jasne. No bo to ramię się robi dosyć długie i siła zginająca jest jasne. Dużo większa, tak? Jasne. Czyli co, dalej troszkę rzucić, czy tutaj można rzucać? Gdzieś tutaj blisko wykopu zazwyczaj się rzuca, żeby nie wozić mnie daleko, tak? Żeby wygodnie było na to spychać. Popróbowaj, to można ręce to zapamiętać w kierunku. Tak. Wygląda, jak się robi. Ja
praktyki. Ja wiem, ale to... Jak ze wszystkich. Jak ktoś już robi całe dnie na ciąg, no to siłą rzeczy będzie to wychodziło. Ja mam takiego pana Roberta właśnie, który nam teraz budowę robimy. Kurczę, i widać, że nie od dzisiaj to robi. Takie ruchy. Maszyny są dosyć precyzyjne, tak? Nie tak na plus minus 2 cm można kopać, tak? Często kupiłem pod niwelatorem, gdzie pan stoi w wykopie, tak, mierzy i mówi, że jeszcze 3, jeszcze 5 cm trzeba zebrać, tak? Wiem, bo chodziłem tak. Naprawdę da się to zrobić, dość ładnie. Oj! No. A kurczę, to było... Zestresowo. Zestresowo! W tej robocie trzeba smarować, czy na jakiś... To zależy, jak długo się robi. Jasne. Czy jest bardzo gorące, jest gorące, to jest smar się robi rzadki, trzeba częściej smarować. Jasne. Często gdzieś jest prąd, woda, gaz pod ziemią, tego nie widzimy, tak? Ale tutaj jest na budowie, jeśli pogadamy, gdzie co jest, no to warto budzić się gaz, pan uważa, no. Tego nie zobaczymy, tak? Nie, jeśli poczujemy, jeśli zobaczymy rurkę z gazem, to już jest za późno. Powinna być zawsze folia ostrzegawcza. Czyli kładą rurkę z gazem, przysypują 30 cm, kładą folię. Trzymając takie cienkie warstwy, zerwiemy najpierw folię samą. Przy wysypywaniu patrzymy, jest folia, trzeba odkopać ręcznie, zobaczyć, gdzie ten gaz, na jakiej głębokości, w którą stronę idzie, tak? A jeśli byśmy kopali po prostu łyżką w głąb, to zrywamy od razu folię i... Jasne, to się teraz postaram taką... Tutaj nie ma problemu, tu możemy się bawić, bo... Ale chcemy, wie tak? Pan, ja chcę jak profesjonalista. Chcemy, ja panu mówię, jak się kopie na budowach, tak? Staramy się raczej ściągać takie cienkie warstwy. Chyba, że klient, że tak powiem... Jest pewny swojego. Tak, jest pewien, że nic nie ma, tak, no to... Wtedy musimy uważać. A co teraz, jakbym chciał zakopać, to mogę tą łychą to spychać? Czy może, raczej... Możemy też tą łychą, to się tak też robi, jeśli nie ma dojazdu, tak? To wtedy trzeba do boku. Ona na skręcie... Za dużo? Jest, nie, tak, ona na obrocie jest słabsza, tak? I mniej trzeba brać, okej, okay, dobra. Miejsca, tak? Nie ma możliwości podjechania z przodem, jak tak to chyba nie tylko. Jeśli jest możliwość podjazdu, to lepiej ten. Thank you.
przodem możemy to wepchnąć potem teraz? To powinien teraz to ładnie zamknąć, tak? To jest operator, że tu kątę szyby przez to. Próbuję przy zamykaniu, szyba idzie po łuku. Trafia mi na koniec. Tu coś włączamy? Nie. Wciągamy podpory. Wciągnąć podpory. A, dobra, no tak. Do czyli siebie. Do siebie. To są dwa okienka, jak się pokażę w okienku, to się wciągnie to na koniec. Dobra. Jedna i druga. Staramy się w miarę możliwości spychać ziemię w linii prostej do wykopu. Jasne. Musimy podjechać od strony samochodów. Jasne. Tu się podnosi. Nie muszę hamulca wrzucać, mogę biegnąć, nie, tak? Nie, mogę. To tak się nawrócisz tutaj po prostu? Tak. No sam generalnie tu się zmieści, także... Nie zmieści się? Zmieści się. Jeszcze? Tak, do góry łyżka. Jeszcze to widzimy, okay. I w prawo, żeby wysypać, bo tam mamy na prawo, żeby wysypać. Idą, damy szczękę, drugą dziwną, do tyłu. I to musimy się przesunąć z jednej, z drugiej strony, możemy pogadać. Cofniemy. Dobra. Teraz pokażę, o co chodzi. Teraz to nabieraliśmy ziemię. Mhm. Teraz w tej luzie. Możemy też używać do tego szczęki. Wtedy ona spycha ziemię, a nie nabierzemy jej łyżkę. Jasne. Łyżkę stawiamy troszkę nad ziemią. Mhm. Otwieramy szczękę do końca. I przewracamy łyżkę w prawo. Okej. I teraz ta strona łyżki jest w górze, a szczęka jest pod kątem ustawione. Pokażę, bo nie widać jej, jak to na chwilę zostaje to działa. Teraz szczęka jest w poziomie na ziemi. Im niżej weźmiemy tą stronę łyżki, która jest bliżej nas, tym szczęka się podnosi i jest pod większym kątem. Wtedy będziemy w ten sposób spychać ziemię. Tak? Jasne. A wtedy coś działa, ten przycisk, że on tak dociska ten na tych tył, czy nie? Po prostu nie, to jest w czasie jazdy. To jest tylko do jazdy. Jasne. Czyli teraz sobie włączam jedyneczkę i pcham. Pchać ziemię, wtedy musimy albo ulżyć trochę łyżką. Jasne. No po prostu przednie głowy nas buksowały, a tylne i tak pchają do przodu. Jasne. Tak. Ale to jedziemy do przodu, możemy do przodu tak. Już skręcać nie będziemy, tak? Jeśli zaczniemy pchać ziemię, to ja mówię, że staramy się w linii prostej pchać ziemię do... Jasne. Dobra, z tego względu, że jak za łyżkę do góry. A, zapomniałem. Ziemię. Jeśli dostanie oporu na przedniej łyżce, zacznie pchać ziemię czy nabierać, to przednie koło mogą skręcać, a tylne i tak będą pchały do przodu, tak? Przednie będą sobie buksowały po prostu.
taki wałek ziemi. Wtedy domykamy szczękę, stawiamy łyżkę w poziomie. Podjedziemy za tą ziemię i do tyłu będziemy ściągać równając. Jasne. Czyli musimy podjechać, żeby położyć łyżkę za tą ziemię, z którą tam nam czyli do przodu troszeczkę, tak? Okej. Okay. Opieramy łyżkę na ziemi. Do przodu. O. Teraz szybkim ruchem robimy do samego końca. Dźwignia zostaje w tym położeniu. I ona wtedy dociska, tak? Teraz nie dociska. Teraz leży jakby pod własnym ciężarem. Aha, jasne. Mimo, że koparka jedzie po dziurach, to łyżka sobie sama będzie tą ziemię rozpychała. Jasne. Bo tak to jeśli byśmy tyle koła wjechały w dziurę, to przednia łyżka pójdzie do góry, tak? Jasne. A teraz ona zostanie, będziemy widzieć jak ona sobie opada, idzie do góry, ziemią do tyłu. I ona sobie sama opada i rusza, tak? Sam teraz próbuję coś takiego zrobić, fajnego. A tam jeszcze mogą zepchnąć trochę. Teraz jeśli tak będziemy jechać, będziemy wbijać się całkiem w dół. Mamy skierowaną łyżkę lodową. Okej, dobra. Wtedy, mimo że możemy ustawić łyżkę równo, ale ona jak zacznie nabierać ziemi, to po prostu ściągnie się i będzie pikowała. Tutaj wyłączamy, tak teraz? Czy jeszcze coś powinniśmy zrobić? Dobra. Dobra. Opuszczamy łyżkę na ziemię. Do przodu. A, do przodu. Tak. Sorry, znowu tak. Niedelikatnie. Także widzieliście moją pierwszą lekcję na koparkowego. I teraz muszę się wam do czegoś przyznać. Oczywiście to był wkręt. Przygodę z koparką zawdzięczam dzięki Izie i Karolowi. To był prezent na urodziny. Wiedzieli, że kręcą mnie mega koparki. Stąd był prezent. Kiedyś były szybowce, inne rzeczy, ale koparka najbardziej trafiona. Mega mnie to kręciło. I słuchajcie, przyznam wam się, że jakbym nie miał już naprawdę pomysłu na siebie jako grafik, to chyba bym poszedł w taką stronę. No niestety taka kopareczka kilkuletnia, spory koszt, ale zawsze na leasing można coś wziąć. Także naprawdę fajna opcja, fajna przygoda. Dzięki Karol i Iza, dzięki wyjątkowy prezent za fajną zabawę, także taki mały wkręt, no, nada.